Zależy na moją komendę. Baczność! Poczet sztandarowy do mnie wystąp! Spocznij! Zależ na moją komendę. Baczność! Moją komendę, spocznij! Kochowie, co widzieliście, było przekazanie sztandaru chówca od jednego chówcowego do drugiego. To reprezentuje ciągłość pomiędzy tymi dwoma, ale bym chciał poprosić druga Adama i druga Marka, żeby tutaj wystąpili do mnie przed wami. Zanim ich poproszę, żeby złączyć lewe ręce, to chciałbym ze strony Komendy Chorągwi i Harcerzy podziękować druhowi Adamowi za wybitną pracę jako chówcowy wasz przez ostatnie 3 lata. Naprawdę wasz chłopiec działa dobrze, wystąpił dobrze na ostatnim zlocie. To, co się dzieje tutaj na akcji letniej, jest naprawdę fantastyczne i to jest duża zasługa drucha Adama i jego kadrze. Więc na jego cześć, trzykrotnie, czuj! 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 Zdrowie, proszę lewe ręce złączyć. Przekazuję ten sznur od jednego chłopcowego do drugiego. To, druhowie, reprezentuje ciągłość pracy chłopców. Druhowie, przedstawiam wam waszego nowego chłopcowego drucha potarcmistrza Marka Reitmeier. Życzę druhowi owocnej pracy z chłopcem i jakąkolwiek pomoc o chorągwi proszę dzwonić kiedykolwiek. Dziękuję, druhu. Tak, druha Marka, cześć! Trzykrotnie czuj! Dziękuję, druhowie. Przede wszystkim chciałbym oczywiście podziękować drucha Adama osobiście za przeprowadzenie naszego chówca przez ostatnie kilka lat. Mam nadzieję, że będę mógł służyć chówcu tak samo jak druh Adam przez kolejne lata. Chówiec Karpaty jest jeden z największych chówców naszej organizacji, jeżeli nie jest właściwie największy. Ale mimo to mam nadzieję, że będę mógł poznać osobiście każdy z was, przejeżdżając na zbiórki, biwaki i obozy. Więc życzę wam udanej akcji letniej i zobaczymy się we wrześniu. Czuwaj! Czuwaj! Moje chłopie, baczność! Poczet sztandarowy odmaszerować!
Baczność!